Wtorek, 28 dzień lutego. Krzysztof Bąk, witam i zapraszam na informacje w telewizji Odra. Najważniejsze tematy dnia. Akt wandalizmu czy polityczna wojna? Jacyś wandale zniszczyli i tablice nasze, i tablice sąsiadów. Po raz siódmy do Gorzowa zjadą kabarety studenckie. To już jest siódmy rok z rzędu. Prowadzący są niezmienni od 7 lat, jest to Michał Taper i Daniel Zieleniewski, także nieistniejący kabaret Pudło. Strażacy z Santocka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W gminie Kłodawa działa 5 jednostek, w tym do tej pory 3 były do dyspozycji wójta, a 2 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Są to jednostki lepiej wyposażone, lepiej przygotowane i lepiej wyszkolone, żeby wspierać w działaniach. Kto pomalował sprayem tablicę ruchu Palikota i Prawa i Sprawiedliwości? Obydwa ugrupowania mają swoje siedziby na drugim piętrze w budynku przy ulicy Borowskiego 31 w Gorzowie. Ruch Palikota ostrożnie wskazuje na konkurencję polityczną. Sebastian Pieńkowski z PiS z kolei mówi, że dotąd takich sytuacji nie było. W ciągu miesiąca tablice ruchu Palikota zniszczone zostały dwukrotnie. Wczoraj, gdy przyszliśmy do biura, przed godziną 16, bo w poniedziałki od godziny 16 biura jest nasze otwarte, zobaczyliśmy, że tablica, która znajduje się na budynku i informuje o biurze poselskim Macieja Mroczka, została zamalowana całkowicie i przypominam, że jest to drugie zniszczenie naszej tablicy w przeciągu tak 3 miesiąca. Sprawa ta również została zgłoszona na policję. Pierwsza tablica była w środku i została połamana. Ta została zamalowana. Myślimy, że to może być jakieś osoby z partii, które nie chcą nas w tym budynku, które nie chcą, aby nasze biuro akurat znajdowało się przy Borowskiego 31, ale mogą być to po prostu osoby, które nie chcą naszego biura tutaj w Gorzowie. Bo w mailu piszecie, że partia sąsiednia, a partią sąsiednią jest Prawo i Sprawiedliwość. Wszystko jest możliwe, także jeżeli to jest drugi przypadek i drugi raz tablica została zniszczona w naszym biurze, w tym budynku, gdzie jest to trudne, tym bardziej, że za pierwszym razem nasza tablica znajdowała się za kratami, gdzie dostęp ma tylko Prawo i Sprawiedliwość, także tego nie wykluczamy. No i mamy nadzieję, że policja wykaże, kto to zrobił, bo mógł to zrobić każdy i nie chcemy na razie domyślać się, kto to mógł zrobić. Chciałbym wierzyć, że to jest bardziej wybryk chuligański niż podszyty jakimś tekstem politycznym, ale nie mogę tego wykluczyć, ponieważ druga taka sytuacja wydarzyła się w przeciągu krótkiego okresu czasu, bo raptem miesiąca. Być może jest ktoś, komu moja aktywność polityczna, szczególnie w północnej części województwa lubuskiego, przeszkadza. Tam mają siedziby różne organizacje polityczne i dlatego też właśnie nie wykluczam takiej opcji, bo ta jakby polityka i sąsiedztwo jest w tym wypadku bardzo jakby nierozerwalne. Nie chciałbym oczywiście nikogo oskarżać, więc żadnych więcej informacji jakby konkretnych czy konkretnych podejrzeń oczywiście nie mamy. Jacyś wandale zniszczyli i tablice nasze, i tablice sąsiadów. No od momentu, kiedy mamy tutaj konkurencję polityczną za drzwiami, dzieją się różne dziwne rzeczy, między innymi niszczenie tablic, raz na górze, raz na dole. Powinna się wypowiedzieć policja na ten temat, dlaczego zostały zniszczone, i złapać chuligana, który to zrobił, i pytać się sprawcy, dlaczego zostały jedne zniszczone, a drugie. No dzisiaj mamy przypadek, który wczoraj zauważyliśmy, a dzisiaj zgłosiłem na policję, że zostały ponownie zniszczone tablice i konkurencji, i nasze. W związku z tym mogę tylko powiedzieć, że sąsiedztwo nam nie służy, bo mamy straty finansowe. My w przeciwieństwie do naszej konkurencji politycznej nie oskarżamy nikogo bez dowodów. W związku z tym czekamy na dochodzenie policji i mamy nadzieję, że tych chuliganów złapią. Na początku lutego policja otrzymała zgłoszenie o takim zniszczeniu tablicy. Zostało to zakwalifikowane jako wykroczenie uszkodzenia mienia z uwagi na wartość, która wynosiła 150 zł. W tej sprawie wykonywane były czynności związane z ustaleniem sprawcy takiego zniszczenia, jednak nie zakończyły się one skierowaniem wniosku o ukaranie z uwagi na to, że taka osoba nie została ustalona. Jeżeli mamy do czynienia z drugim takim przypadkiem, zostanie nam to zgłoszone, oczywiście policja zostanie tutaj włączona w te działania, będziemy ustalać osobę bądź osoby, które czynu takiego się dopuściły. Każda sytuacja, która jest niezgodna z prawem, jest w zainteresowaniu policji. W tym przypadku również traktujemy to jako uszkodzenie mienia, więc na pewno z urzędu podejmujemy takie czynności.
Wiadomo jednak, że w tego typu sytuacjach bardzo istotny jest materiał dowodowy, źródła dowodowe, które mogłyby nam umożliwić ustalenie takiej osoby. Jeżeli będzie to możliwe, oczywiście zostanie to wykonane. Już po raz siódmy z rzędu na deskach Gorzowskiego Teatru wystąpią znane i mniej znane kabarety studenckie z całej Polski. 3 marca rusza przegląd Pigi. Impreza organizowana pod naszym patronatem z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Jako Uczelniana Rada Samorządu Studentów jesteśmy organizatorem obecnej konferencji i przeglądu kabaretów studenckich Pigi, która odbędzie się 3 marca w Teatrze imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie. Wszystko zaczyna się w sobotę o godzinie 16 i serdecznie zapraszamy, chociaż liczba biletów już jest ograniczona, bo zostało nam ich zaledwie 26 sztuk, także jeżeli wszyscy chętni są, to jak najbardziej zapraszamy do korzystania jak najszybciej. Szybciej skupna tych biletów. W tym roku zdecydowanie większością zgłoszonych kabaretów, które się zgłosiły do głównego konkursu, chociaż było ich o wiele więcej, tylko musieliśmy to ograniczyć, bo wiadomo, czasowo jesteśmy ograniczeni i w tym roku wystąpi 8 kabaretów w konkursie głównym, plus wiadomo gwiazda, którym to będzie się cieszyć w tym roku. Praktycznie wszystkie bilety wyprzedane i jesteśmy w stanie już teraz powiedzieć, że po raz kolejny nas publika nie zawiodła i praktycznie wszystkie bilety zostały wykupione. No w zeszłym roku był tak samo, konkurs jak wiadomo od paru lat się rządzi tym samym, kabarety zgłaszają swoją chęć uczestniczenia, komisja wybiera kabarety do konkursu głównego, w tym roku było tak samo i akurat, że się udało tak, żeby było już coraz większe zainteresowanie tym przeglądem, to musieliśmy wybrać tylko 8 i to jest maks, które będzie występowało. W tym roku zgłoszeń było około 20 i tak miejmy nadzieję, że tych kabaretów, które wybraliśmy, będą dobrze się spisywały. Który to już przegląd? To już jest 7 rok z rzędu. Prowadzący są niezmienni od 7 lat. Jest to Michał Taper i Daniel Zieleniewski, także nieistniejący kabaret Pudło. Mam nadzieję, że no wyjdzie fantastycznie, zresztą jak co roku i będzie super. Liczba osób, które biorą udział co roku jest coraz większa. Obecnie to już tutaj mówię, jest trzech stand-upowców, czyli są to osoby, które będą występowały samodzielnie. 6 osób w grupowych, to znaczy będą grały w grupach i jedna grupa, która będzie, że tak powiem, gwiazdą wieczoru, jest to kabaret Świerszczych Chrząszcz. Wystawa rasowych, można powiedzieć arystokratycznych kotów, zorganizowana została po raz pierwszy w Gorzowie. W niedzielne przed i popołudnie sympatycy kotów licznie odwiedzili halę sportową przy ulicy Słowiańskiej w Gorzowie. Wśród odwiedzających byli też amatorzy sztuki filmowej. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału autorstwa Dawida Nowakowskiego. Dwudziestodwuletniego mieszkańca Gorzowa zatrzymali policjanci w Strzelcach Krajeńskich. Mężczyzna po pijanemu awanturował się w jednym z mieszkań w tym mieście. Swojej konkubinie i innej kobiecie groził pozbawieniem życia. Lżył również z interweniujących na miejscu policjantów. Został zatrzymany do wytrzeźwienia, a jego dalszym losem zajmie się sąd.
Policjanci ze Strzelec zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który awanturował się w jednym z mieszkań w Strzelcach Krajeńskich w bloku. Kobiety, które były w mieszkaniu, wezwały policjantów, ponieważ bały się, że mężczyzna coś im zrobi. Groził im pozbawieniem zdrowia bądź życia. Walił pięściami w drzwi, wyzywał kobiety. Kobiety były przerażone. W związku z tym, że mężczyzna pochodzi z Gorzowa, zawiadomiły też patrol, aby zajęły się tym mężczyzną, ponieważ było zimno i mężczyzna nie miał gdzie się podziać. Policjanci przyjechali na miejsce, na czwartym piętrze zastali siedzącego na schodach pijanego mężczyznę. Mężczyzna był także wulgarny wobec policjantów. Nie wykonywał ich poleceń, chciał uciec policjantów z miejsca interwencji. Groził im, że ma znajomych policji, że nic mu nie mogą zrobić. Był arogancki, ignorował całkowicie polecenia funkcjonariuszy. Po zatrzymaniu tego mężczyzny badanie wykazało, że miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Został zatrzymany do wytrzeźwienia, a za to, co zrobił i za to, jak się zachowywał, między innymi wyrzucił niedopałek papierosa na oczach policjantów, śmiał im się w twarz. Za te kilka drobnych wykroczeń, które popełnił, w taki sposób zostanie skierowany wniosek do sądu o jego ukaranie. Często są pierwsi na miejscu wypadku czy pożaru. W minionym roku m.in. strażacy ochotnicy wykazali się podczas walki z powodzią czy usuwaniem zniszczeń po nawałnicy i wichurach. W całym kraju ponad 3800 takich jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od niedawna w systemie tym działa również Ochotnicza Straż Pożarna z Santocka. Dla jednostki wejście do takiego systemu oznacza, to jest duże święto. Jest to włączenie jednostki, czyli uznanie, że jednostka spełnia kryteria, które powinny być spełnione do włączenia tego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a więc odpowiedni poziom wyszkolenia, odpowiedni poziom sprzętowy i odpowiedni staż i doświadczenie druhów ratowników. Jest to od chwili powstania jednostki, myślę, drugie pod względem ważności rangą święto dla takiej jednostki. Jednostki systemu ratowniczo-gaśniczego to są jednostki pierwszego uderzenia, w razie sytuacji, w której niezbędna jest pomoc ochotników. Mamy tych jednostek już w tej chwili razem z dzisiejszą w powiecie 11. Są to jednostki lepiej wyposażone, lepiej przygotowane i lepiej wyszkolone, żeby wspierać w działaniach jednostki państwowe. Nie byłyby same w stanie jednostki państwowe niektórych zadań, szczególnie zadań o charakterze rozciągniętym w czasie, zadań o charakterze bardziej rozciągniętych w skutkach, także jeżeli są czy wielkopowierzchniowe pożary lasów, czy jak w ostatnim roku była wichura przeszła przez kilka gmin, to zdecydowanie bez pomocy ochotników na pewno sama Państwowa Straż Pożarna nie rozwiązałaby problemu. Te jednostki ochotnicze, które są w systemie, mają większe zobowiązania wobec zaistniałych wypadków czy też zdarzeń, muszą być bardziej czuli i odpowiedzialni za to, że jednak wspierają Państwową Straż Pożarną. W gminie Kłodawa działa 5 jednostek, w tym do tej pory 3 były do dyspozycji wójta, a 2 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Dzisiejszy dzień jest włączeniem 3 jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a więc jednostka będzie służyła nie tylko potrzebom bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ale też mieszkańców powiatu i całego regionu. Mamy jednostkę już w Krajowym Systemie, która spełnia odpowiedni poziom wyszkolenia, usprzętowienia i którą możemy w pełni traktować, jeżeli jeden z czynników, jakim jest czas operacyjny dojazdu, w pełni możemy traktować i dysponować ją do wyjazdu z pełną świadomością i z pełnym zaufaniem, że ta jednostka spełnia te kryteria i nieważne, czy jest to już jednostka Państwowej Straży Pożarnej, czy w krajowym systemie, będzie ona dysponowana do wszelkiego rodzaju zdarzeń. Ja sobie bardzo cenię współpracę ze strażakami, bo są to osoby, które na co dzień, tak jak tutaj wspominam, oczywiście wyjeżdżają do zdarzeń, do pożarów, tudzież do pomocy mieszkańcom, czy też podtopień, to również pomagają społecznościom lokalnym, w których działają, czyli sołectwom i też gminie naszej, reprezentując również na naszych uroczystościach, ale też za granicą. W powiecie, województwie, myślę, że szczęśliwe są te gminy, w których tak działają właśnie jednostki. Rada Gminy corocznie
z tej propozycji, jaką wójt, jaką ja w ostatnich latach proponowałam, nigdy ani złotówki nie ścinała z pieniążków, jakie były przeznaczone w budżecie na straż. W związku z tym jest to też dowód na to, jakim szacunkiem nasza straż się u nas cieszy. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Życzę Państwu miłego wieczora i do zobaczenia jutro o tej samej porze.